Drużyna z Tczewa Ultra Flyball Team została zakwalifikowana na Mistrzostwa Świata we flyballu, jakie odbędą się w maju w Belgii. Zarówno zawodnicy, czyli psy biegające w sztafecie z przeszkodami oraz przewodnicy czworonogów do zawodów przygotowują się z wielkim entuzjazmem. Proszą też o wsparcie. Ultra Flyball Team Tczew to grupa pasjonatów tworzących drużynę startującą w wyścigach psich sztafet, czyli sporcie kynologicznym mającym swój związek krajowy, który rejestruje zespoły i poszczególnych psich zawodników. Zawody mają swoje regulaminy opisujące m.in. ustawienie poprzeczek, rodzaj podłoża toru, zasady przyznawania punktów. O wyniku rozgrywek decyduje czas, w jakim cała drużyna pokona tor, przy czym żaden z piesków nie może popełnić błędu, na przykład ominąć przeszkody czy wypuścić przed metą piłkę. W naszym mieście zespół flyballowy funkcjonuje od blisko 10 lat. Obecnie jego skład zwiększył się, jest odmłodzony. Mamy aktualnie 20 psów o mega różnym stopniu zaawansowania. Młode, już profesorowie, miksy rasowe. Z różnych części świata tak naprawdę. Najszybsze i najpewniej wykonujące swoje flyballowe zadania psy z tczewskiego Ultra Teamu będą miały okazję rywalizować z najlepszymi drużynami w Mistrzostwach Świata, jakie odbędą się w maju w Belgii. Mieliśmy okazję Was ostatnio widzieć w sierpniu na zawodach w Tczewie. Co od tamtego czasu dzieje się z teamem? Od tamtego czasu właściwie wszystko idzie w kierunku przygotowań do wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Belgii. Ponieważ zakwalifikowaliśmy się jako jedna z kilku drużyn w Polsce najszybszych. No i właściwie wszystko, co teraz robimy, zmierza w tym kierunku, żeby jak najlepiej wypaść, żeby możliwe coś tam ugrać, żeby psy najlepiej biegały, jak tylko się da. Przygotowania do Mistrzostw Świata na czym polegają? Przede wszystkim na doskonałym wyszkoleniu psów, żeby tam pojechać, żeby mieć tą pewność, że te psy pobiegną bezbłędnie, żeby po prostu no, nie odpaść, że tak powiem, w pierwszej rundzie. No bo to byłoby dla wszystkich bardzo smutne, więc się skupiamy przede wszystkim na tym. Przygotowania do sezonu trwają od wielu miesięcy. Najważniejszym startem są Mistrzostwa Świata, które są dla tczewskiej drużyny wyzwaniem nie tylko sportowym, ale również organizacyjnym. Oczywiście obok jest cała otoczka organizacyjna. Przede wszystkim zbieramy pieniążki, bo to jest bardzo duży wyjazd, no i kosztowny. Do Belgii około 1200 km w jedną stronę. Wynajmujemy busy na ten cel, żeby bezpiecznie przejechać tą podróż, no i też załadować cały sprzęt, bo to jest 6 lub 8 psów nawet musi jechać, żeby mieć rezerwę. Każdy pies ma kennel, tak zwaną klatkę, nasze namioty, nasze rzeczy, boks, więc sprzęt, to wszystko zajmuje dużo miejsca. Flyball jest jeszcze niszowy w Polsce, Ministerstwo Sportu tego nie wspiera bezpośrednio, więc no, musimy wszystko z prywatnych pieniędzy niestety zbierać. Ale że mamy wiele osób, które chcą nas wspierać i usłyszeliśmy taki głos z zewnątrz, więc założyliśmy zrzutkę na portalu zrzutka.pl i jeśli ktoś jest zainteresowany i chce poczytać o naszej historii i temu, jak się przygotowujemy bezpośrednio, to można tam zajrzeć. Wystarczy wpisać po prostu Ultra Flyball Team w wyszukiwarkę i zrzutka i na pewno każdy nas znajdzie. Podczas Mistrzostw Świata zespół z Tczewa będzie rywalizował w gronie 74 drużyn. Drużynę ultrasów najprawdopodobniej będzie reprezentowało 12 osób i 6 psów. Wszystko jednak zależy od uzbieranej kwoty. Mistrzostwa Świata w Belgii są w maju, ale plany macie bogate na cały rok. Zawody zaczynamy od kwietnia. Jedziemy na Śląsk do drużyny Concrete. Czeka nas jeszcze 2 razy zawody w Czechach w tym roku, nasze zawody w Tczewie oczywiście, które odbędą się w czerwcu. Jedziemy także do Gdańska. Praktycznie co miesiąc gdzieś jest jakiś wyjazd. Być może pojawimy się też w Poznaniu, być może w Krakowie, bo tam też są zawody, z tym, że jest to sierpień i to jest takie trochę już duże obciążenie dla psów, żeby tak wszystko kumulować w jednym miesiącu. Ale myślimy o tych pozostałych zawodach, gdzie no, będziemy też mieć w tym roku dość dużo debiutów młodych piesków.